Brałem udział w demonstracji, która miała miejsce po mszy za ojczyznę 11 listopada 1988 roku, a w zasadzie, bo tutaj muszę uściślić, w zasadzie nie brałem, bo zostałem zatrzymany podczas mszy. Czyli w samej demonstracji rzeczywiście już nie miałem okazji wziąć udziału. Natomiast okoliczności tego zatrzymania były następujące. Rozdawałem bibułę, to był podziemny informator katowicki, z tego co pamiętam, a więc takie główne wydawnictwo oddziału tutaj tego Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności Walczącej. Rozdawałem na schodach katedry. Ludzie w większości już weszli do kościoła, no i zostałem otoczony przez grupę funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. No i po szamotaninie wciągnięty do auta, ono nie było oznaczone, to nie było auto milicyjne, z oznaczeniami milicyjnymi, i przewieziony najpierw na komendę wojewódzką na ulicę Lompy, a później stamtąd na komendę miejską na Kilińskiego. No i tam byłem przetrzymywany przez kilka godzin. To był chyba ten moment, kiedy tak, bo to było pierwsze moje zatrzymanie. Ponieważ byłem wciąż nieletni, więc musiał mnie odebrać rodzic. I ten moment pamiętam, bo jakoś w środku nocy ojca wezwano. Ojciec wyjątkowo nie przepadał za funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. I pamiętam, że urwał się z jakiejś imprezy rodzinnej. No, to, więc był chyba po jednym bądź dwóch drinkach, wszedł i był bardzo rozczarowany tym, że mnie nie bili. W każdym razie wszedł w bojowym nastroju, pamiętam, z końca korytarza krzyczał, czy mnie bili. Ja mówię, że nie. A on już chyba się szykował do tego, żeby naurągać tamtym funkcjonariuszom SB. Sam zresztą był kilkakrotnie zatrzymywany, działał w Solidarności w latach 80-81 w Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa. No w każdym razie wydano mnie ojcu i trafiłem do domu. Natomiast następnego dnia z rana mnie nie było. Ja w każdym razie opuściłem dom. Gdzieś nocowałem poza, nie pamiętam nawet gdzie, ale przeprowadzono rewizję w mieszkaniu. No, znaleziono nieco sztuk bibuły, i to w ilościach, które rzeczywiście wskazywały na zamiar kolportażu. No, stąd zostałem wezwany przed kolegium do spraw wykroczeń. I pamiętam, że zostałem skazany na jakąś grzywnę, na przepadek tych wydawnictw, ale się odwoływałem. Ta sprawa dosyć długo trwała. No i w drugiej instancji ta rozprawa była, muszę powiedzieć, wspaniałą przygodą, ponieważ doszło do całkowitej kompromitacji Służby Bezpieczeństwa. Linia obrony była taka, że oczywiście miałem te wydawnictwa na użytek własny, co nie było karalne. Tak zeznał też mój ojciec, którego wezwano na świadka. No i dokładnie pamiętam ten moment, kiedy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, oficer reprezentujący właśnie ten aparat, przed kolegium triumfalnie zaczyna wykrzykiwać, machając protokołem przeszukania: jak pan wytłumaczy, że wydawnictwa znalazły się tu w takich ilościach? Mówi: podziemny informator katowicki, 80 sztuk, dwutygodnik bodajże wtedy, Solidarność Walcząca, tyle a tyle sztuk. No i ta cała litania tytułów i liczb dobiegła końca, i wtedy mój ojciec bardzo powolnym ruchem wyjął z zapazuchy okulary, założył na nos. Z drugiej kieszeni wyciągnął swój egzemplarz protokołu rewizji i mówi: zaraz, ale na moim egzemplarzu nie podano liczby egzemplarzy. Na moim egzemplarzu nie podano liczby sztuk, prawda? I widzę wtedy, jak członkowie kolegium nie mogą powstrzymać uśmiechów, bo już wiedzieli, co teraz nastąpi. Widzę, jak funkcjonariusz SB cały się czerwieni. A ojciec mój z namaszczeniem pyta, zdejmując okulary: czyżby to oznaczało, że pański protokół został sfałszowany?
Wtedy przewodnicząca kolegium zapytała funkcjonariusza, czy ma coś jeszcze do dodania. On nerwowo odpowiedział, że nie. No i sprawa dobiegła końca. No, to był taki moment drobnej satysfakcji w tych kontaktach ze służbą bezpieczeństwa. No i jednocześnie oczywiście przykład całkowitego braku profesjonalizmu tych służb. Funkcjonariuszom nie chciało się podczas rewizji przeliczyć tego, ile jest egzemplarzy poszczególnych tytułów. Przeliczyli sobie na komendzie i na swoim egzemplarzu te wszystkie liczby dopisali. No to był taki pierwszy intensywny kontakt ze służbą bezpieczeństwa. Jak mówiłem wcześniej, byłem przesłuchiwany, ale to miało charakter taki mocno nieoficjalny. No tu już nastąpiło zatrzymanie, rewizja, no, więc byłem całkowicie zdekonspirowany i od tej pory funkcjonowałem jako ten oficjalny, jawny kontakt Młodzieżówki Solidarności Walczącej. Moje dane, namiary były podawane w prasie, także w tym głównym organie SW, jakim była Solidarność Walcząca, wydawana we Wrocławiu. W styczniu 1989, jeśli dobrze pamiętam, przeprowadziliśmy taką akcję, to chyba było właśnie wtedy, znienacka na jednej z głównych ulic Katowic, na Deptaku, gdzie przeszliśmy rozdając dużą ilość bibuły i rozwijając transparent Solidarności Walczącej. No i później udało nam się zniknąć, zanim pojawiła się na miejscu milicja obywatelska. No to była taka śmiała akcja, która wówczas jeszcze robiła spore wrażenie. My musimy pamiętać, oceniając te rozmaite przedsięwzięcia choćby naszej młodzieżówki, że w roku 89 czy wcześniej w 88 większość z nas nie zdawała sobie sprawy z tego, że tak naprawdę grozi nam już niewiele. No, pewne kroki, takie jak choćby właśnie te demonstracje, no, wymagały pewnego takiego ryzyka. No, później stał się to chleb powszedni. Rok 89 to jest rok, kiedy po okrągłym stole tych demonstracji organizowanych przez Solidarność Walczącą jest dosyć sporo. No, patrząc z perspektywy czasu, oczywiście widzę, że groźby choćby z tego przesłuchania 2 maja 1988 roku o tym, że nie zdam matury, czy nie dostanę się na studia, były groźbami całkowicie bez pokrycia. Jednak system był już wtedy na tyle słaby, by w zasadzie tylko straszyć, ale tych groźb w dużym stopniu już nie egzekwować. No, tym bardziej można się dziwić, że jednak tak mało ludzi było skłonnych się zaangażować, bo doskonale pamiętam ten przełom roku 88-89, doskonale pamiętam te strajki w Jastrzębiu i okolicy w roku 88 i to, w jaki sposób one tak naprawdę się rozeszły w szwach. One trwały za sprawą, tak długo, za sprawą ludzi z zewnątrz tak naprawdę. Przypomnę, że strajk na manifeście lipcowym w Jastrzębiu Zdroju gromadził w tej drugiej części, w tej drugiej odsłonie, bodajże tylko sto kilkadziesiąt osób, z czego co najmniej połowa to nie byli pracownicy tej kopalni, ale działacze, którzy przyjechali z całej Polski. A więc no, tego ducha bojowego w społeczeństwie wcale wówczas nie było, tak to oceniam z perspektywy czasu, odnosząc się do tych swoich doświadczeń. Panował marazm i apatia tak naprawdę. Pewnie te strajki były potrzebne i tej części ugodowej opozycji i władzy po to, żeby w jakiś stopniu legitymizować to otwarcie w Magdalence i przy okrągłym stole. Rok 89 to rzeczywiście jest cała taka sekwencja demonstracji, które są organizowane przez Solidarność Walczącą. Do nich dołącza często KPN. Tu muszę powiedzieć, że KPN wtedy nie miał możliwości organizacyjnych, by samemu przeprowadzić takie przedsięwzięcia, no choćby ich poligraficzne zaplecze było kiepskie. No ja pamiętam, jak myśmy zwoływali te demonstracje, to już był czas, kiedy się rozlepiało gdzieś na mieście plakaty, no i to wtedy miało taką dużą nośność, to znaczy ludzie dowiadywali się z plakatów i rzeczywiście przychodzili na demonstracje. Pamiętam tę dużą demonstrację przeciwko prezydenturze Jaruzelskiego. To była zapewne największa demonstracja w Katowicach od
31 sierpnia 1982 roku, od tej rozpędzonej wtedy przez milicję demonstracji. Więc to był taki sygnał. Pamiętam, że wtedy na ulicy Kochanowskiego milicja zagrodziła nam drogę. Myśmy się wtedy wycofali, nie doszło do starcia. Natomiast inaczej już było w grudniu roku 89. 13 grudnia demonstracja podążyła pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wtedy pamiętam, że poleciały szyby, podpalone zostało wejście. Pamiętam jak dziś, że Marek Żelazny powstrzymał wtedy bardziej radykalne działania, bo ktoś rzucił hasło, żeby wybić szyby w oknach piwnicznych i wrzucić do środka butelki z benzyną. Nie mielibyśmy dzisiaj Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, który przejął później budynek po Komitecie Wojewódzkim Partii. Więc pewnie dobrze się stało, że Marek zachował zdrowy rozsądek. W każdym razie był później przedmiotem żartów, ponieważ jedna z gazet, chyba Trybuna Robotnicza, zamieściła takie efektowne zdjęcie, mianowicie w tle płonące drzwi komitetu, a na pierwszym planie Marek Żelazny, który unosi dłonie, by powstrzymać tych właśnie, którzy chcieli pójść krok dalej. No i wtedy ZOMO pojawiło się po nie w czasie. Doszło na ulicy Jagiellońskiej do takich krótkich spięć, kiedy właśnie ZOMOwcy usiłowali nas pogonić. Takim zabawnym trochę incydentem było obrzucenie ich doniczkami przez niektórych mieszkańców tej ulicy. No i później jeszcze doszło do takiej wymiany ognia, w cudzysłowie, na placu Miarki. My staraliśmy się obrzucić ich kamieniami. Był wtedy mróz, więc trudno było je wygrzebać z gruntu. Natomiast oni użyli armatek wodnych, ale nieskutecznie, bo stali za daleko. Wtedy nikogo z nas tak naprawdę nie zatrzymano, choć chyba prasa podawała informacje o jakichś zatrzymaniach, ale no, jeżeli już, to byli to przypadkowi ludzie, którzy zapewne nic z demonstracją nie mieli wspólnego, ale najprawdopodobniej ta informacja była fałszywa. No i trzy dni później, 16 grudnia, braliśmy udział w uroczystościach pod kopalnią Wujek i pamiętam, grupą przeszliśmy na Katowicki Plac Wolności. No, to jest dystans dosyć spory, był mróz, więc ta nasza grupka topniała, ludzie rozchodzili się na przystanki do domów, więc tak naprawdę na Plac Wolności dotarło nas kilkudziesięciu. Po drodze oddziały ZOMO blokowały ulice, które prowadziły do Komitetu Wojewódzkiego Partii, a więc najwyraźniej ktoś zrugał oficerów za tę spóźnioną interwencję 13 grudnia i tym razem postanowiono zapobiec ewentualnym ekscesom. No, na Placu Wolności, ponieważ nie byliśmy niepokojeni, postanowiliśmy pozbyć się części sprzętu, który wówczas był używany na takich demonstracjach i pamiętam, że podpalony został przy użyciu butelek z benzyną pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. I pamiętam też, kiedy szliśmy ulicą obecną Sokolską, wówczas Zawadzkiego, ktoś odwrócił się i krzyknął, używając najpierw wulgaryzmu, że ZOMO leci. I pamiętam też ten moment. Odwróciłem się, faktycznie panowie z tarczami, długimi pałkami szarżowali. Mieliśmy jeszcze jakąś butelkę z benzyną i pamiętam Olek Biały z Sosnowca, kolega z Solidarności Walczącej, pracownik kopalni Grodziec, ze mną usiłował butelkę odpalić. Pamiętam, że podpaliliśmy, on rzucał. Ja już odwróciłem się na pięcie i zaczynałem biec i tylko usłyszałem, zacytuję dosłownie, kurwa zgasła. Więc było jasne, że już tej szarży ZOMO nie powstrzymamy. I wtedy ja skręciłem w ulicę Opolską, która wtedy jeszcze nazywała się bodajże Liebknechta. Reszta ekipy skręciła w stronę dworca, a więc w stronę przeciwną. Ja miałem dużo szczęścia, bo za mną nikt nie pobiegł, a akurat na Opolskiej nie było bram, w których można by się było schować. No, ta najbliższa przecznica też była jeszcze kawałek dalej, więc no, tu gdyby rzeczywiście
wpadli tam za mną funkcjonariusze, to miałbym się spyszna. Wyrzuciłem wszystko, co miałem przy sobie, jeszcze jakąś kulkę z łożyska, kamień i postanowiłem sprawdzić, co się dzieje w centrum miasta z resztą naszej ekipy. Okazało się, że milicji było więcej niż uczestników demonstracji, to zdecydowanie więcej. Miasto, to ścisłe centrum, wyglądało jak w stanie wojennym. Wszedłem na estakadę przed dworcem PKP i spotkałem tam jakichś znajomych z KPN-u, którzy oni nie przyłączyli się do tego naszego marszu spod kopalni Wujek. Oni z tych uroczystych obchodów tutaj pod krzyżem udali się bezpośrednio na dworzec po to, żeby się tam rozjechać do swoich miejscowości. No w każdym razie oni mnie poinformowali, że właśnie tutaj trwała łapanka. No i kiedy rozmawialiśmy, podszedł do nas funkcjonariusz, czy było ich dwóch, no i wskazał mnie, że mam iść z nimi. Albo mieli mnie namierzonego przez zdjęcie, albo zwrócił uwagę mój znaczek, miałem znaczek Solidarności Walczącej. W każdym razie zaprowadzono mnie do tej tak zwanej dyskoteki, czyli tego stara takiego milicyjnego, gdzie właśnie trwało pałowanie, między innymi urzeczony Olek był jego ofiarą, no ale też pałowano kogoś innego. Ja udawałem człowieka zupełnie zdezorientowanego, który nie wie, dlaczego się tu znalazł. Ten funkcjonariusz, który mnie przyprowadził, poszedł łapać kolejnych, więc ja zostałem oddany w ręce tych, którzy tam zajmowali się tą brudną robotą. No i jak mówię, przyjąłem taką postawę absolutnej dezorientacji. No, cóż się tutaj dzieje? Zostałem wylegitymowany. No i najwyraźniej ten funkcjonariusz też był zdezorientowany, to znaczy tą moją reakcją taką, prawda, takim rżnięciem głupa. I mówi, no proszę wyjść przed pojazd. Wyszedłem, ponieważ nikt się mnie nie interesował, więc poszedłem sobie ulicą 3 Maja i stwierdziłem, że no, trzeba iść do Sławka Bugajskiego, żeby zdać relację z tego, co się dzieje, trzeba poinformować media zachodnie o tym, co tu się wydarzyło. No i jak dziś pamiętam, że przechodziłem tam, gdzie krzyżują się tory kolejowe na rynku. Na przystankach mnóstwo ludzi, ja wtedy mieszkałem na Koszutce, więc tam była duża szansa, że znajdzie się też trochę moich znajomych, bo stamtąd się właśnie na Koszutkę tramwajem jechało. I kiedy tak sobie szedłem, zajechał mi drogę milicyjny polonez i otwarły się drzwi i prawie, że jeszcze w biegu zostałem złapany i wsadzony do środka. Później się zastanawiałem, czy ktoś z moich sąsiadów, kto mógł być świadkiem tej sceny, pomyślał sobie, że to ma tutaj znajomego kryminalistę, bo nie wszyscy wiedzieli, co się dzieje w okolicach dworca i z jakiej to okazji ludzie są łapani i wsadzani do radiowozów. No i zawieziono mnie na Kilińskiego, na komendę miejską. Tam z jednej strony było sporo znajomych z Solidarności Walczącej, także z Opola pamiętam, i tu jednemu ruszały się zęby, więc najwyraźniej nieźle oberwał. Natomiast byli też ludzie zupełnie przypadkowi. Jacyś ludzie, którzy wychodzili z kawiarni, że zostali przez ZOMO rzuceni najpierw na maskę samochodu, a później spałowani. Jeden miał całkowicie, chyba miał połamane kości w dłoni, bo miał tak spuchniętą rękę, że w zasadzie trudno było rozpoznać w niej kształt. Te osoby były zupełnie zdezorientowane. Podejrzewałem, że służby brały odwet za tę spóźnioną akcję 13 grudnia, więc 16 popisali się szczególną gorliwością. I to chyba było takie ostatnie pałowanie w Katowicach. Jako Solidarność Walcząca tutaj w regionie nie nawiedzaliśmy sowieckich baz wojskowych, natomiast organizowaliśmy demonstracje przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce. No i pamiętam, że taka demonstracja miała miejsce w Sosnowcu. No i pojawił się problem, ponieważ nie tyle milicja, co zorganizowana grupa skinheadów próbowała i skutecznie dosyć zakłócić tę demonstrację. Znaczy to był taki moment przejściowy, to znaczy myśmy nie byli przygotowani na to, że ktoś
zaatakuje demonstrantów, bo milicja już tego wtedy nie robiła. To był wrzesień chyba 89 roku. Natomiast no, nie byliśmy także gotowi na to, że służba bezpieczeństwa się wyręczy taką właśnie podejrzaną grupą ludzi, no, po części pewnie współpracujących wprost z bezpieką, po części zmanipulowanych. No więc to był ten taki krótki moment, kiedy nie mieliśmy ochrony, prawda? Bo zwykle jednak kilka osób tworzyło, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, w zależności od skali przedsięwzięcia, tworzyło taką ochronę organizowanych przez nas demonstracji, więc to był ten taki moment przejściowy. Później już, kiedy cokolwiek robiliśmy, pilnowaliśmy, by nikt nie wmieszał się w tłum, kto mógł właśnie być inspirowany przez służbę bezpieczeństwa i mógł starać się zakłócić przebieg całego spotkania, całej manifestacji. Więc pamiętam, że to był ten moment. I pamiętam też, że dzwoniłem z informacją o tym, do czego doszło w Sosnowcu, jakichś przepychanek, prawda, szamotaniny. Dzwoniłem do Romaszewskich i odebrała pani Romaszewska. I jak zrelacjonowałem jej, czemu była poświęcona ta demonstracja, jakie było hasło Sowieci do domu, czy Sowieci precz z Polski, to zapytała, i to było dla mnie pewnym zaskoczeniem, czy to jest dobry moment, by tak drażnić potężnego sąsiada. Ale to dobrze pokazuje, jaki był wtedy stan umysłów. No, no my już spoglądamy na tamte wydarzenia przez pryzmat tego, co miało miejsce nieco później. Wydaje się, że to było takie oczywiste, że Sowieci wyjdą z Polski, że rozpadnie się Związek Radziecki. No ale w 89 roku nie sądzę, by większość, czy nawet jakaś znacząca mniejszość była co do tego przekonana. Była w Katowicach demonstracja organizowana przez nas, która podążyła pod przedstawicielstwo handlowe na ulicy Powstańców. To było sowieckie przedstawicielstwo handlowe, a później pod Komitet Wojewódzki PZPR. No w każdym razie to przedstawicielstwo handlowe zostało obrzucone różnymi przedmiotami. Pamiętam to doskonale, ponieważ znowu nieoceniona trybuna robotnicza zamieściła artykuł, z którego do dzisiaj jestem dumny, bo w świetle owego tekstu brałem udział w naprawdę historycznym wydarzeniu. Otóż autor, nie pamiętam nazwiska bądź pseudonimu owego artykułu, stwierdził, że po raz pierwszy w historii państw Układu Warszawskiego doszło do ataku terrorystycznego na dyplomatyczną placówkę Związku Radzieckiego, co prawda w zawoalowanej formie. I ta teza została podparta zdjęciem, które ukazywało przedmioty, jakimi obrzucono owo przedstawicielstwo. Poza takimi kulkami z łożysk, których rzeczywiście używaliśmy, był też taki kokotek metalowy, czyli taki kurek, mówiąc po polsku. Nawet się zastanawiałem, czy na łamach naszej prasy nie ogłosić, że fundujemy specjalną nagrodę dla tego, kto rzucił tym właśnie oryginalnym pociskiem w stronę owej placówki. No i pamiętam jeszcze taki finałowy moment pod Komitetem Wojewódzkim Partii, kiedy przemawiał Adam Słomka, bo KPN się dołączał do tego typu demonstracji, ale ponoć miał już wtedy jakiś niepisany układ z milicją. Milicja nie ruszała KPN-u, a KPN nie chuliganił, nazwijmy to tak. I podczas tego przemówienia Adama Słomki ja wziąłem chyba kamień i rozbiłem taką szklaną tablicę na Komitecie Wojewódzkim PZPR. Tam było napisane po prostu Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach, więc zdewastowałem tą tablicę i pamiętam taką reakcję dosyć nerwową Adama Słomki. No ale my byliśmy organizatorami tej demonstracji, a więc określaliśmy reguły gry. No a jak wiadomo, Solidarność Walcząca była dosyć niegrzeczna.
No, z naszej strony żadnych kompromisów z Milicją Obywatelską tu w Katowicach nie było. No, zresztą partię później rozwiązano, więc tabliczka była niepotrzebna.